Pan moim panem jest. Dzisiaj musiałem zacząć troszkę inaczej laudetur, proszę państwa, bo dwie najważniejsze daty. Czuję się zapętlony w dwóch najważniejszych datach prawdziwego Polaka, Wolaka, Katolika. Najpierw był drugi, śmierć największego spośród rodu Słowian, chociaż w naszym dzienniku mieli cukanie, bo zastanawiali się i widziałem to w artykułach, czy największym jest jednak Lech prezydent Kaczyński, czy John Paul II. Tuż po Wielkiej Nocy patrzę, a u mnie w sypialni, w naszej sypialni domowej, na szybie ukazuje się płacząca postać Najświętszej Panienki i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale tu wchodzi żona i a ty taki owaki, nie chluj, nie zmyjesz okna, zmyj to natychmiast. No i dziesiąty. W szczególności siły nadprzyrodzone powinny zadbać o dziesiątego. Czyli tajemnica największej katastrofy założycielskiej czartej RP, czartej. Czartej, bo tak zauważyli językowcy, że Lech prezydent Kaczyński, największy z największych, zawsze wymawiał, zjadając to w nazwę tej nowej, ukochanej ojczyzny. Jeśli miesiączka słabnie, tylko już najtwarci klakierzy przychodzą z wodzem drabinkowym na drabinkę, opozycja też się specjalnie nie mobilizuje, ale co ja widzę u siebie? Jaki widzę cud eucharystyczny? Staramy się robić parówki z żoną tego dnia i pękają, strzelają na talerzu, a kiedy byłem ostatnio na nagraniach 10 kwietnia u producenta, wziął puszkę piwa przy grillu, ja nie piję. Jak myślicie, co się stało? No i but, puszka od razu, koniec. Ja mam taką propozycję, aby uczcić tę najważniejszą rocznicę, kiedy PiS znowu będzie u władzy, fajerwerki, ale inne. Takie jakieś moździerze, chałubice powinny wystrzelać parówki z mechanizmami ich rozprysku oraz puszki piwa. Wyobraźcie sobie ten deszcz piwno-parówkowy, który spada na ludzi. Wiecie, że sława ekspertów Masierewicza wtedy. Do tego leci muzyka sztucznych ogni Händla. No rewelacja, proszę państwa, rewelacja, amen.